Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mego Magic 6. Jestem Julius van Delf i... Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Tak więc... Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mego Magic 6. Musiałem sprawdzić, czy się nagrywa i się nagrywało. Bardzo ładnie się nagrywa. Dlatego jeszcze raz, bo wcześniej się przywitałem, ale się tak jakby nie przywitałem. Więc się witam ponownie. Jak kulturalny człowiek, a nie cham. Co to daje? Szczęście temporary. Nie, dziękuję. Hi, come on in. Good, huh? See you in the morning. Dobra. Zapis. Na profilaktycznym oczywiście. Okej. I lecimy. Dzisiaj mam do... Ciągle trwa ta sesja nagraniowa, którą zacząłem wcześniej z mistrzostwami magii żywiołów naszych przyjaciół. I będzie trwała ona dosyć długo, bo będzie to jeden z dłuższych lochów przed nami, ale ja chcę to dzisiaj zadanie przynajmniej dokończyć, żebyśmy byli już w Blackshire ze wszystkim wykończeni i mogli zacząć spokojnie zadania wątku głównego. Dobra, to tyle. Zapis. Podchodzimy do dziwnej konstrukcji z dziwnym wejściem. Już wiem, dlaczego jest dziwne, prawda? Twórcy próbują jak najbardziej odwzorować modelem to, co grafik zrobił w animacji i jako tło do wejścia, nie? Do lochów. Swoją drogą, moim zdaniem ogólnie lepiej jest, by właśnie grafika była minimalistyczna na mapie głównej, a na przykład przy opisie, nie? Jakby ktoś zrobił kiedyś grę, żeby właśnie wygląda podobnie jak Mind & Magic. Dobra. Odrażający odór unosi się z wejścia do tego, do tych jaskiń. Wycie wilka może być usłyszane z odległości, z dystansu, czyli z daleka. I've got a bad feeling about this place. To na inną okazję. Powiedziałem to na inną okazję, panie Kapelmeister. No.
adekwatna melodyjka. Leży wilkołaka! Czy jak to tam się nazywa? Leży wilka, tak? To jedno z najtrudniejszych... Nie chcąc was straszyć lochów w grze. Aczkolwiek nasza drużyna po właśnie odpowiednim przygotowaniu powinna dać sobie radę. Jednak i tak będą problemy. Czekają nas tutaj dwa zadania. Pierwsze główne, czyli zniszczenie ołtarzu wilkołaków. Ołtarza wilkołaków. A drugie... ukryte. Będziemy nie szukać, bo ono daje sporo do magii światłości. Jeżeli tutaj mamy Glorious reputację, to będziemy mogli chyba spokojnie już polecieć na wyspę do Ill-Infested Waters. To się świetnie składa. Dobra. Na czaszki uważamy, bo czaszki są złe. Chciałbym zwrócić waszą uwagę też na dosyć charakterystyczną... dosyć charakterystyczny i znamienny układ mapy tych lochów. Ale to może kiedy indziej. Aha. A jak głupi, myślałem, że nie będziemy mieć do czynienia z tymi cholerstwami już więcej. No problem. Pytanie tylko teraz, czy coś mamy uszkodzonego? Znaczy będziemy na pewno mieli uszkodzone, bo... Wilkołaki... szkodzą. 36. A, korozji w ust, trzeba się tego pozbyć. No, a co mam powiedzieć drużynie na przykład 4 rycerzy? To powiem tylko tyle, żebyście znaleźli, że będą musieli znaleźć... Będę musiał znaleźć sobie bronie zadające obrażenia. Yeah. Werewolf. Wolfman. Świetnie! Jeszcze mamy tych dziadów. Po prostu dla mnie bomba. Padł. Yes.
O Maryi. 104, ładnie. I dobity. A tych sukinsynów pobijemy z tego. No chodźże tu. Dobra. On tu idzie. Jest w ciulu odporny. Nice! Co? Yes, we got him. Dobra, expert swordsman. Dobra, nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Chciałem powiedzieć. Ale to będzie chyba miejsce, w którym spędzimy dużo czasu. Mam jakieś takie wrażenie. To nie będzie jeden odcinek. No! Okej, okay, straciłem z jakiegoś dziwnego powodu perspektywę. Dobra, mniejsza. Perspektywa w sensie na mapie. Czarodziejów nie lubisz, pan. Dobra. Udajmy się na... Tutaj. Oh!
ten dostaniesz tutaj. Może z fireballa. Dobra, nie, to nie ma sensu, bo ja przy w tym momencie psuję tylko i wyłącznie. Znaczy nie zadaję to obrażeń w ogóle. Lightning Bolt. Lightning Bolt! Z tego co pamiętam. O, pierścień? Aha! Aha! Złom. O, mamy... Aha! Dwuręczny. Plus 2. Jeśli chodzi o miecze dwuręczne, to one... fajne nie są. Ponieważ one mają chyba dwa triery. Jeden taki słabizna, a drugi jest naprawdę mocno, mocno potężny. Oho, this will help. Okej. Killer Club. Czyli pałka killera. Będzie chyba gdzieś tutaj, gdzieś indziej. Musimy się wrócić do głównej komnaty. Ale to jest dobre miejsce, żeby nie zakończyć odcinka. Jeszcze nie. To jest dobre miejsce, żeby rozłożyć obóz i zregenerować siły. Tak robić tutaj będziemy często. Nie ukrywam. Nie ukrywam, że tak będziemy robić często. Po 11 godzin, proszę bardzo. A jaki teraz mamy ten? 36. Proszę bardzo, 36. Po 36 punktów obrażeń nasza drużyna teraz może chronić. Tutaj to mamy kociołek. To jest kociołek magiczny. Kto ma najmniej odporności na magię? Ty. No. Dobra, czaszek nie ruszamy, bo czaszki są... psują statystyki bardzo i to bardzo naprawdę psują statystyki, więc nie warto się tych czaszek dotykać. Mamy główne wejście. To zresztą, które było widziane... Oh, fuck. Kołaki. Bo widziane na chyba screenie tam na początku, nie?
są generalnie podobne wejście do tego. Ale niech oni tu przyjdą. My się wycofamy. No. Dobra. Czy twój kolega jest odporny na magię? Nie, on po prostu przyszli we dwóch tutaj. Nie to. Incinerate. Jak powszechnie wiadomo, futro wilca jest łatwopalne. Aha, we dwóch przyszli. Dobra. No, no tak jak mówiłem. Dobra. Z tą to się będę bił chyba prawdopodobnie na łapa w łapę. Więc wypadałoby ci trochę zmiękczyć kolego. 99, ładnie. Może nawet uda mi się ciebie zabić. 15. Zabity. Okej. A, tu są rycerzyki oczywiście. Kurde, jak ja ich nienawidzę. O, fuck. Czerwoni. Co się z nimi kurde... bawię. No a cwaniek już jest sporny, cholera jasna. Ho ho, wow! Ładnie. Jak się implozją przygrzeje. No, to już taki kurde nie fikasz. No. To następne do golenia? Ty. Piętnaście. 61. 97. Cieszę tym, którzy wygrali. Gratulujemy. Teraz ty. Oho. Dwadzieścia osiem. 67. 105. 11. 39. 125. Tym, którzy Państwa, którzy wygrali, gratulujemy. Teraz przechodzimy do losowania w wilczym lotku. Czy multilotku. Dobra. Wow. Okej. Dobra. Przechodzimy tutaj w takim razie.
52 12 106 69. Magiczna liczba nas uratowała. Ładnie obrywają nawet. No to jeszcze raz. Gdzie uciekasz, moronie? Jeszcze z tobą nie skończyłem. Dobra. Wszystko? Nic mnie tutaj nie czeka brzydkiego? Raczej nie. Dobra. Zajmijmy się najpierw terenem zewnętrznym, bo według mnie on jest teraz ważniejszy. Żeby potem nie było jaj w stylu, że wychodzimy z lochu. A, to jeszcze nam zostało trochę do eksploracji. Wszechpotężna korona księżyca. Będzie swoje warte w sklepie. Tak samo zresztą jak te ciała tych wilkołaków są swoje warte. Już widzicie wzór, jaki tutaj będzie? Hello! O nie. Kurde, dostał ten. Master, o Jezus, nie, ja nie chcę, żeby on... Gdzie jest mój Starbucks, gdy jest potrzebny? Tobie trzeba hełm wymienić koniecznie. Fire resistance. Dobra. Dobra. Corrosive us. Thank you.
Opuśćmy to miejsce. Wow. Zapiszmy. I wzmocnimy się. Dobra. Wracamy. No muszę wam powiedzieć, że nie jest tak źle w sumie. Nieco mi mocno przeszkadza to ten... brak many. Za mało many. No, z Firebolta też mogę przyznać i to na równi z dobrą bronią. Zaraz. Ktoś oberwał brzydko. Nie będziemy się bawić w jakiegoś... No, plus 13. Już nie mamy ataku... tych... Zapomniałem, że tam ta włócznia miała atak... żywiołami. No dobra. No ale źle nie jest, jak to mówię. No dobra, pokaż. Na co cię stać? To jest, rozumiem. Tam jeszcze! Wy sobie nie robicie jaj! No dobra. Co się dzieje do swym uporem i tutaj. Dobrze, ładnie oberwały. Przydałoby się jakieś naprawdę... Boże. Obszerowe zaklęcia. Yeah! Oni tak krzyczą, yeah! Gdy nie odniosą żadnych obrażeń w walce. Pokonałem bardzo trudnego wroga. Chyba tak to działa, tak mi się wydaje przynajmniej. Może znowu będzie ja.
Jakieś te 3 punkty. No. Ja wiem, mógłbym to podpiąć pod szybkie zaklęcia i prawdopodobnie byście mieli rację, tylko że w przypadku szybkich zaklęć nie mam takiej kontroli nad celnością i... nad celnością moich zaklęć. Na przykład sobie nie... nie mam gwarancji, że na przykład dając kursor tutaj, klikając zaklęcie szybkie, mi to zaklęcie tam trafi, nie? Acid Drinkers. Zespół metalowy był kiedyś w Polsce. Znaczy nie wiem, czy dalej istnieje, ale kiedyś istniał. Yeah. Ale będzie sporo do... sprzątania. Oj, będzie sporo do sprzątania. Aha, jeszcze tutaj jest. Nie chcę się z wami bawić. Już? Dobra. Oczywiście mamy jakąś szansę tam minimalną na pierścień, ale jak zwykle nie ma nic ciekawego. No. Tarcza? Aha. A to rzadkie znalezisko, wam powiem. Jeśli chodzi o wrogów. Dobra. Umarł sobie. O szlak. Cztery korozifus. 35. Trzeba będzie zaaplikować tą magię powietrza. I chyba w tą magię powietrza będę niedługo szedł. Nie, najpierw magia ciała, potem magia powietrza. Chociaż jeżeli będę szedł w magii powietrza, to rzadziej będzie korzystał z magii ciała, nie? Ach, te RPG-owe dylematy! Kiedyś to było! Au! Kiedyś to był RPG, panie! A nie jakieś takie barachło, co dzisiaj dają. Czym się nasza polska młodzież bawi? Za moich czasów to były takie herosy. Tam Maiden Magiki. Właśnie, herosy, bo... naprawdę herosy były niczym innym jak spin-offem do serii Mind and Magic i przez całe lata 90 praktycznie herosy byli, fani herosów byli ukazywani przez
pozostałych fanów serii jako tacy, no, dziwacy, nie? Troszka. No i tak, no, grałeś w Herosy, no dobra, fajnie, nie? Ale co z tego? Prawdziwa gra to był Might & Magic. Grałeś Might & Magic 6? Nie, grałem Heros 2. Co ty jesteś? Co ty wiesz o graniu? Co ty wiesz o zabijaniu? No i przez właśnie dłuższy czas tak to wyglądało. Do momentu jak... czekajcie, sobie wezmę ten kociołek Magical Brew. Magical Brew. Okej. I to chyba zakończę odcinek, moi drodzy, bo jest już przed 10, a jeszcze sobie pójdę do sklepu, coś kupię. Zaraz tak więc... Do następnego, moi drodzy. Trzymajcie się. I... Cześć!